Witam wszystkich w materiale, o który mnie poproszono w poprzednim odcinku, a mianowicie jak jest zbudowana akumulatorownia. Ale niż do tego przyjdę, troszeczkę jeszcze uzupełnię materiał o pytania, które były zadane pod ostatnim filmem. Czyli tak. Jak mam wentylowane pomieszczenie akumulatorowni? Jak widać, tutaj idzie przewód z akumulatorowni i on idzie do rekuperatora. Wiadomo, ciepło jest drogie, więc trzeba troszeczkę odzyskiwać. No teraz jest akurat taka pogoda, że jestem w stanie nawet otworzyć drzwi, żeby z zewnątrz troszeczkę przybrać chłodu. No teraz klima jest nastawiona na chłodzenie, ale wydajniejsze jest po prostu korzystać z natury. Czyli tak, stąd mamy odciąg zużytego powietrza, a tutaj tędy dostarczamy świeże powietrze. Jest to normalnie wentylator kanałowy, tam jest akumulatorownia, tutaj mamy wentylatorek. No i on ma 100 metrów sześciennych na godzinę. Na takie małe pomieszczenie, co tam jest, to zostanie spokojnie wypompowane. W dodatku jeszcze są te rurki i tamta rurka. I jak jest, powiedzmy, akumulatorownia szczelna, nawet przy przyłożeniu ręki czuć, że gdzieś coś wieje, czyli jak to się mówi, te powietrze krąży i nie jest to szczelnie zamknięte pomieszczenie. Nie mówiąc o tym, że sam garaż też nie należy do najszczelniejszych, no ale się staram, bo teraz trzeba chłodzić, później trzeba grzać, no trzeba się wspomagać, czym idzie. Dobrze, druga rzecz, troszeczkę chcę uzupełnić wiedzę o tych regulatorach, ponieważ ostatnio pokazywałem jeden, pokazywałem trójeczkę, a teraz pokażę tutaj czwóreczkę. Czwóreczka nie jest podłączona do solar trackera. No i dzisiaj mamy akurat lepszą pogodę. To już drugi raz kręcę, bo niestety sprzęt mnie naprawdę zawodzi i mam nadzieję, że tym razem wyjdzie, bo nie mam już nerwów. Przepraszam za takie komentarze, ale no, myślałem, że kręcenie filmów jest łatwiejsze. A więc tak, bycie na Solar Trackerze dało radę wyprodukować 3 MW prądu przez ten Solar Tracker. Wspomnę, że to jest na zużytych starych ogniwach, bardzo starych, ale widzimy, że mamy 113 V na panelach, pobieramy tylko 2 ampery, co przy przewodzie 4 kwadrat jest wskazane, a ładujemy akumulatory 27 V i 7 amperami, no prawie że 8. Dobra, to jest to. Później jeszcze jest to, że mamy raz ciepło, raz zimno. Tu mam jeszcze specjalnie wyciągnięty jeden termometr i on ma sondę wsadzone przez tą rurkę i ona sięga aż drugiej strony, żeby wiedzieć, ile jest fizycznie, żeby nie wiem, trzeba było nic zmieniać, ale jeszcze tutaj są sondy pomiarowe w każdym nowszym regulatorze, z czego kilka tych sond sam robiłem. To znaczy, to się nazywa inżynieria wsteczna. Rozebrałem jedną oryginalną, pomierzyłem, dobrałem elementy i po prostu robiłem klona. No wiadomo, trzeba oszczędzać, DIY wskazane jak najbardziej. Tutaj wszystko obija się o koszty. Jeżeli idzie samemu coś zrobić i nie jest coś za bardzo skomplikowane, to czemu by nie? Ten starszy regulator nie ma takiej możliwości, ale
i się udało go kupić już bardzo dawno temu i też używanego w fajnej cenie. To jest ten mój pierwszy. Jakby ktoś chciał widzieć, jak to było kiedyś zrobione, mogę posklechcać filmik z tych wszystkich materiałów starych. Padło jeszcze pytanie o bezpieczniki. Tak na szybko spróbuję pokazać. Jednak mam troszeczkę chińskich bezpieczników i tak można poznać. Tu jest tylko na wtryskarce wykonany korpus i tutaj jest ten napis wystający. A tak wygląda oryginalny japoński bezpiecznik. On jest na patencie, ma jakieś wybite numery, a te są jeszcze lepsze, bo te mają ten fajny napis Made in Japan. Jeszcze w dodatku jest fajnie tutaj 30 zrobiona, pomalowana, czyli to dbanie o szczegół. Tak wygląda Chińczyk. Jest to na wtryskarce, bezpośrednio tylko wtryśnięte. I finito. Dalej ich nic nie interesuje. Tutaj mam, chyba to są już jakieś tam podróbki, bo napisów nie widzę. Bo jednak troszeczkę mi się przewinęło tych bezpieczników tutaj przez tą instalację. Z racji tego, że bezpieczniki dobieram w zasadzie tak troszkę mniej, wybuchną, zwiększam. Troszeczkę więcej wytrzymią, dobra, no to jak wytrzymują, no to damy troszeczkę mniej, jak jest możliwość. Bo zazwyczaj tutaj jest na przykład pojedyncze połączenie, a tutaj mam połączenie podwójne, wiadomo też DIY. Robione ze zwykłych konektorków żeńskich, żeby było taniej, no i dzięki temu, że są dwa, można dobrać, na przykład jeden szybki, jeden wolny. Tu akurat są zastosowane dwa szybkie. Nie wiem, czy jestem w stanie to złapać na kamerze. To są dwa szybkie. To są tego starego typu, że jest prosta blaszka i one bardzo, bardzo szybko wybuchają. Ale muszą być dwie piątki, bo inne po prostu nie dawały rady. No i tak. Chyba to będzie z tej części wszystko. Mamy płytę minusową, płytę plusową. Przez bezpieczniki idzie kablem i jest podzielone na plus minus i to sobie idzie do akumulatorowni. Chyba tyle. Więcej chyba pytań nie było, z tego co pamiętam. Postaram się resztę wytłumaczyć, jak to się mówi, po drugiej stronie. To do zobaczenia w akumulatorowni. Witam w drugiej części. Teraz będziemy przedstawiać akumulatorownię, ale zaczniemy od infrastruktury. A mianowicie, jak było prędzej pokazane, mamy rozdzielnicę. Tu jest moja mała modyfikacja. Jak widać, jest taka malutka zielona dioda, bo nieraz mi się nie chce otwierać garażu, żeby sprawdzić, czy mam swój prąd, czy nie mam. No i jeszcze jest modyfikacja. Przekaźniki są wyciągnięte na zewnątrz. Są dwa równolegle, czyli to nie ma 30 amper dla obciążeń nierezystancyjnych, jednak ma 60 amper, bo jednak tutaj używam spawarkę i tak dalej, więc jak to się mówi, wolę mieć zapas. No i to jest trójka, jedna z pierwszych skrzyneczek, a tak bezpieczniki są w miarę dobrane pod obciążenia. Ok, tutaj mamy z góry, tutaj mamy z dołu. No i tak, na razie kable to są przewody solarne, idą tam, kiedyś pokazywałem tam za ścianą, jeszcze są cztery jakby stringi, no i tutaj jeszcze idą górą, do tych paneli, no i jeszcze do solar trackera.
No część już, no część, aż jedną parę mam wprowadzoną na nowo. Reszta też będzie modernizowana, tylko jak to się mówi, przy okazji. Jak będę rozszczepiał, to też będę od razu przeciągał na nowo. Ponieważ już jest zrobione osobno wyjście na AC. Tutaj mam jakby komunikację i to mam do domu pociągnięte, to jest 2 razy 0,75, mam miernik 24V, taki analogowy, co ja tam lubię używać. Analog to analog, zawsze ci pokażę prawdę. No i tak, to wygląda tak z zewnątrz. No i aha, jeszcze jak chodzi o infrastrukturę, widać, że tutaj idzie taki skos, bo tutaj jest daszek. Tu jest jeden dach, jest takie zadaszenie i tu jest drugi daszek. Tam po drugiej stronie jest styropapa mojej własnej roboty. Taki sandwich zrobiłem na starym. Dobra, zaświecę i będę opowiadał w międzyczasie. Zrobiłem sobie taki własny sandwich, jak to się mówi, i na tym tutaj dachu jest stara papa, która już pomału zaczęła cieknąć. Nie wiem, czy to gdzieś złapie. No, to są takie przebarwienia. Już zaczęło pomału cieknąć. Tutaj fajnie widać. No i doszło do sytuacji, że musiałem po prostu to jakoś zmodernizować. No ale steropian i papa się nie dodaje. No, od środka mam to wykonane w ten sposób, że jest po prostu steropian przyczepiony na piankę montażową. Trzyma się już parę lat i jest, jak to się mówi, w porzu. Tutaj też jest tak wełną doszczelnione, żeby nie ciągło, bo to jednak jest rurka. Jeszcze mam taki dodatkowy czujnik temperatury. Tu mam też taki dodatkowy czujnik temperatury. Też to jest z Tują. No i tak. Wracając do tego mojego sandwicha, który jest na tym dachu. To jest tak, stara papa, na to folia budowlana, zawinięte do tego styropian tej samej grubości co tutaj mam. No i później zaś ta sama folia bez cięcia. No i na to na piankę montażową złapany styropian. No i tak to działa już parę dobrych lat. Aż się sam dziwię, że to jeszcze nie odfrunęło przy ostatnich wichurach. No w sumie to już kilka lat jest, więc tych wichur było troszeczkę. Zresztą mały daszek odsłonięty, zasłonięty, więc jest w stanie to wytrzymać. Ale następnym razem bym to zrobił na silikon. Czyli stara papa, na silikon folia montażowa, budowlana, czarna, gruba, na to steropian. Też na silikon i na silikonie do steropianu przyczepione byłyby później kolejne warstwy, czyli tracę wątek, przepraszam, po pracy, szósty dzień pracy. Sandwich, stara papa, folia, nowy steropian, folia ochronna. I znowu nowa papa. Tak to ma być zrobione, żeby po prostu papa nie wypaliła dziur w steropianie. Dobra. Czyli jeszcze o infrastrukturę jak chodzi. I tak. Tutaj mamy wyjście z wiatraka, wentylatora, który był pokazany. No i to idzie sobie tą rurką tutaj do tej starej kozy. Ta stara koza jest troszkę zmodyfikowana, ponieważ posiada, tutaj ma taki stworzony system dodatkowego zabezpieczenia. Jest osobny bezpiecznik, przepraszam za zoom. Oj, chcę sobie to jakoś, żeby zoom złapało. Jest osobny bezpiecznik B6. Jest zasilanie, wiadomo, z Craptech, czyli stary przewód z żelazka. Gdzieś jakiś ścinek kabla się znalazł. No i jeszcze jest drugi warunek. Jest gniazdko Wi-Fi, moje ulubione.
z tyłu czujnik dymu. No i jeszcze jest warunek pierwszy, czyli temperatura. Bardzo, bardzo czuły czujnik temperatury. No i on działa na warunku albo temperatura, albo godzinowo, czyli na przykład w nocy na tanej taryfie grzeje prądem, no albo osiągnie temperaturę, bo spadnie. I tak, tutaj jeszcze sobie grzeje ten piecyk, tą kozę płytą. To jest normalna płyta z pieca elektrycznego. No i tutaj mam wyciągnięte przewody. Tu są bezpieczniki. Teraz używam 10. Oryginalną 10. Made in Japan. A bo niestety 7 wyparowała. Tak jak mówiłem, wolę sobie kilka razy spróbować wysadzić kilka bezpieczników, ale dobrać tak, że przy pełnym obciążeniu jest szansa, że zabezpieczenie podziała. Dobra, wprowadzę sobie tutaj zaraz statyw, bo jest super pogoda, żeby pokazać ciekawą rzecz, którą może uda mi się złapać. Dobra, ustawiam statyw, zaraz do was wracam. Część druga, tutaj mam przygotowany zestaw, na razie nie nagrywam, bo jest ładnie na dworze, jasno. Za chwilę powinny przyjść chmury i będzie widać, co tu się będzie ewentualnie działo. Spróbuję to nagrać, ewentualnie to dogram w innym filmiku. A więc tak, teraz do sedna, co tutaj, w czym magazynujemy. Czyli mamy tak, mamy takie fajne bateryjki, które mi się udało mega zajebiście kiedyś kupić tanio, zanim jeszcze wszyscy myśleli o fotowoltaice, bo można powiedzieć, że w interesie pomału jestem 10 lat. Też jestem w szoku, jak zacząłem szukać pierwsze zdjęcia, jakby ktoś był zainteresowany, wrzucę zdjęcia, które początkowały ten cały bajzel, który tutaj jest. Nie sprzątałem. Jest to pomieszczenie do sortowania śmieci, więc to tak tutaj wygląda, jak wygląda. Styropian wszędzie, poklejone wszędzie, bo sprawdzałem kamerą termowizyjną nieraz i później na przykład w takich dziwnych miejscach doszczelniałem, bo mi pokazywało ciepło. Z zimnem się fajnie walczy, z ciepłem troszkę gorzej. Mniejsza. Teraz tak. Mamy te bateryjki. One już są troszeczkę stare, ale jare. Dlatego teraz zmieniłem konfigurację. Kiedyś one były 1:1. Czyli 12 plus 12, 24. I miała każdy akumulator miał taki wynalazek. To używam do odsiarczania. To założyłem kilka lat temu. Obrócę kamerę. Jakby ktoś był w szoku, co się dzieje u niego na monitorze. Czyli tak, takie coś kiedyś kupiłem na próbę. No i próba przebiega tak długo, że jeszcze nawet nie stwierdziłem, co jest lepsze. Dobra, wracamy kamerą. Ale wiem, że na pewno te urządzenie, te oto urządzenie, więcej pobiera prądu niż to. To fajnie iskrzy, czyli on bije prądem. A to działa bardzo wysoką częstotliwością. Tutaj jest jeszcze kontrolka, że świeci. No, nie jestem w stanie stwierdzić, co jest lepsze. Nie dokonałem testu. Jest to wpięte i sobie działa na razie. Wracając, mamy 3 akumulatory. I to jest tak, ten cały górny rząd, bo tutaj mamy 3 rzędy, tutaj też jest przygotowane na 3 rzędy, ale nie korzystamy z tego. I tak, ten rząd tworzy ten 1, 2, 3 akumulator i 1, 2, 3 tworzy połączenie szeregowo równoległe, czyli te 3 akumulatory są połączone z sobą równolegle tymi kabelkami tutaj, czyli minus do minusa, z minusa do minusa, z plusa do plusa,
jak ja to mam, minus do minusa i tu do minusa i plus do plusa i mamy jedną i tak, tutaj mamy główny plus, tu jeszcze mam jeden przewód ze starej konfiguracji, co muszę dociągnąć, jest to 4 kwadrat, przewód głośnikowy, kiedyś tak wychodziło dużo, dużo taniej i te kable głośnikowe były dobre, bo to jest pełna miedź. No i tak, mamy te 3 połączone równolegle i teraz tymi 3 przewodami 3 razy 6 kwadrat idziemy do słupka tutaj i zaś mamy przewodziki tu i są połączone tak dalej, dalej, dalej. Tutaj nawet jest wrzucony odsiarczacz w ten szereg i tu mamy główny minus. Przepraszam za światło, ale niestety w tym pomieszczeniu nie ma go za dużo. I jeszcze taka dodatkowa informacja. W tej konfiguracji te akumulatory działały, powiedzmy, w poprzedniej, czyli 1 do 1, na przykład 1 do 1, działały może z 4 lata. No i postanowiłem je obrócić, czyli widzicie, te z tyłu są obrócone jakby napisami w drugą stronę, nie przez przypadek. Bo kiedyś na przykład minusem był ten zawsze terminal, no to zamieniłem je miejscami, żeby teraz minusem był drugi terminal. W sensie, żeby nie zawsze były w tej samej kolejności, czyli zamieniłem na przykład ten akumulator kolejnością tym. Bo na pewno ci, którzy dłużej siedzą w akumulatorach, żelowych, nieżelowych, jakichkolwiek, zawsze jedna strona szybciej umiera. Bo jednak prąd idzie z jednej strony do drugiej i wygotowuje go. A tak jak co jakiś czas się obróci z lewej na prawą, można teoretycznie coś przedłużyć. Choć ja bym chciał ich życie przedłużyć troszkę bardziej, bo one są już takie dość stare. Za jakiś czas je może pootwieram i doleję wody. Co o tym sądzicie? Czy to ma sens? Czy jak to się mówi, one mają swoje przeżyć i tyle. Na dole kolejne rzędy są podobnie zrobione. Tutaj jest, jak się nie mylę, to jest tak. Te dwa są razem, czyli te są dwa równolegle, czyli te robią jedną dwunastkę i te dwa robią drugą dwunastkę. Zaś tutaj te dwa robią dwunastkę i te dwa robią dwunastkę i tutaj tak samo te dwa robią dwunastkę i te dwa robią dwunastkę. No po prostu z ilości kabli, miejsca i tak dalej wyszło, że tak będzie optymalniej. No i chyba też chodziło, że tyle miałem odsiarczaczy, że lepiej, żeby został jeden, niż żeby mi brakło, bo one gdzieś tutaj są, tylko jak to się mówi, zaginęły w akcji, gdzieś sobie tam dyndają, wiszą, nie widać ich, ale są. Dobra, przejdźmy do suplementu, czyli ultrakondensatorów i można powiedzieć zdechłych akumulatorów, które są na dużo, dużo poprzedniejszych odcinkach. Ale to za chwilę. Muszę ciąć, bo plik jest za duży. To zobaczymy za chwilę. A więc tak, mamy kondensatory. To jest wersja, powiedzmy, przejściowa 2. Muszę tutaj coś przy mierniku zrobić, przepraszam, bo piszczy, że zaraz umrze, a akurat napięcie rośnie, bo wyszło słoneczko za chmur. Chciałbym złapać efekt, jak balanser się włącza, ale nie wiem, czy się uda. Ok, wracamy do kondensatorów. Tak, kondensatorki są zbudowane z 2 par na każde 12 V. Czyli tu są 4 płytki 500-tek. I one są połączone tak. Te dwie pary. To jest 12 V. Tu jest mostek, wersja 1. W sumie chyba była wersja 2, bo wersja 1 była jeszcze bardziej mniej sprawnie zrobiona. A ten przewód powinien być takiej grubości jak tu. I podwójnie gruby.
I tak, mamy 12 V, mamy mostek, idzie tutaj i wiadomo, żeby w miarę wyrównywać napięcia, minus jest tu, nie jest bezpośrednio na tym. Musi przejść tu i tu. Żeby jak najdłuższą drogą ten prądzik musiał iść, by wszędzie napięcia były jak najbardziej równe. Warto tak łączyć. I tak, tutaj mamy wersję 2, w sumie 3. I tutaj jest poprawione, że ten mostek nie jest taki długi, jest krótszy. Czyli mamy mniejszy spadek napięcia w trakcie wyładowania się tych kondensatorów. To jest dość ważne, bo o to tutaj chodzi. Jedynie odległość na tych przewodach 4 kwadrat no nie będzie powalało, dlatego to będzie wsadzone prędzej czy później do tej skrzyneczki, która jest w garażu, żeby była jak najbliżej do jak najgrubszych kabli, by działała jak najlepiej. I w trakcie modernizacji spróbuję jeszcze wrzucić drugi taki mosteczek tutaj równolegle, tylko w tą stronę, ale to przyjdzie jeszcze. No, co się odleczy, to nie ucieczy. No tutaj mam troszeczkę tego porobione. Kiedyś akumulatory, bo to de facto to było na łączeniu tych akumulatorów. Teraz jest taka pętelka zrobiona. Kiedyś były te kabelki. One służyły głównie do tego, by chronić się, gdyby któryś akumulator umarł. A jak widać, te reanimuję już dość długo i sukcesywnie, bo od 2018 roku jeszcze nie umarły, choć dekle mi co chwilę z nich wybija. No ale spróbuję jeszcze troszeczkę podreanimować, by jeszcze chwilę dały z siebie wyciągnąć kilka amperogodzin. Choć znając życie, jakbym je spróbował, to się okaże, że więcej wciągają niż magazynują, ale tak to już może być, ale to wyjdzie w praktyce. Tutaj mam tych kabelków trochę więcej, jedynie się przyznam bez bicia, bo to tutaj nie widać, wygląda to bardzo fajnie, nawet za fajnie. Jest to zalutowane, a powinno być zagniecione, ale to idzie poprawić, lutowanie idzie zawsze poprawić. Dobrze, wentylację chyba umówiłem, stąd tu i do piecyka. De facto musiałbym to sobie ściągnąć, bo teraz już nie chcę kumulować ciepła, wolę schładzać, więc to damy sobie tu, a wyciąg z rekuperatora jest tu, czyli teraz będzie na wskroś wentylacja przez całe pomieszczenie. Przez co ilość trujących wybuchowych gazów będzie mocno ograniczona, choć nawet tutaj nigdy nie było czuć, jak to się mówi, jak to na typową akumulatorownię. Dobra, mam nadzieję, że odpowiedziałem na wszystkie pytania, bo powiem szczerze, troszeczkę ich było, ale jak coś, to dogram kolejny materiał z akumulatorowni. Zresztą tutaj będzie na pewno jeszcze nieraz coś robione, bo kolega Rafał ma bardzo dużą wiedzę o akumulatorach i znając życie, widząc ten cały galimatias, te wszystkie kable, wpadnie jakiś pomysł, żeby poprawić sprawność tegoż układu, za co już z góry dziękuję. Dobrze, to ja dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Jakby ktoś chciał zalajkować, rzucić subskrypcję, jestem bardzo wdzięczny. No jednak kręcenie tych filmików wydawało mi się będzie łatwiejsze, ale jak to zawsze, łatwo się wydaje na początku, a później się robi ciekawie. Pozdrawiam jeszcze raz, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!